Cholera jasna, no co wam powiem, to wam powiem, ale jakbym wiedział, ile nerwów zjem na tym wkładaniu tego silnika od tego roweru, to albo bym się w ogóle na to nie zdecydował, albo odżałował już te 450 zł i te 200 na paczkę do wysłania tego całego szmelcu do sklepu, gdzie kupiłem ten napęd, żeby to założyli fachowo. Minęło chyba półtorej tygodnia, jak nie dwa, od czasu jak to do mnie przyszło. No i dopiero dzisiaj dopiero działa to tak, jak powinno działać. Ale zacznijmy od początku. Kółeczko z silnikiem, z tym wszystkim przyszło. Bawiłem się z tym 3 dni, żeby to w ogóle założyć, żeby to ruszyło. Jak już ruszyło, pojeździłem 2 dni na Glovo. Rozcentrowało się kółko całkowicie. Bicie było takie, że mnie chciało normalnie z tego roweru zrzucić. Zaczęło być słychać jakieś takie dziwne dźwięki ze środka silnika. No to od razu powrót do domu, wiadomość do sklepu, reklamacja. Sklep się dość fajnie zachował, bo od razu była odpowiedź: pakuj pan to w karton, nie odsyłaj, nie? No to odesłałem. Po 2-3 dniach SMS, że moja reklamacja została rozpatrzona pozytywnie. No to sobie myślałem, zajebiście, dostanę nowe kółeczko. No, dostałem. Naprawili to, odesłali naprawione. A koło jak było scentrowane, no to już nie podciągnęli go, tylko wysłali takie samo jak było. No to musiałem się z zaprzyjaźnionym serwisem umówić. Trochę zapytałem się, czy oni takie kółko wycentrują, no bo to jednak, no ale powiedział, śmiało podjeździć rowerem. Sam myślałem, jak podjeździć rowerem, przecież to już to chyba lepiej, żebym to ściągnął i samo kółko mu przyniósł. Uważaj. Jak się okazało, gość posiada takie umiejętności, że centruje koło na założonym na rower, nie? Tym się, no to jeszcze lepiej. No nie muszę się bawić ze ściąganiem tego kółka. To jak wszyscy wiemy, nie jest rzeczą prostą. No, to się dowiedziałem to, że on się pyta, ile to kółko ma mocy, nie? Ja mówię, że 2 tysiaki. No on mówi, no to jeszcze raz tu przyjdziesz do mnie to wycentrować, bo to tak jest, że nowe kółko trochę przejedziesz i te szprychy się luzują, no i potem musisz wycentrować raz i po chwili znowu się naciągną i znów będzie bicie i dopiero za tym drugim razem, jak to mi weźmie i wycentruje, to mówi, że już na dłużej. Od razu zamówiłem sobie suport nowy, wymieniłem go. Jak już suport wymieniałem, to wymieniłem ten czujnik, pas. Bo miałem uniwersalny. No jak wszyscy wiemy, jak coś jest uniwersalne i do wszystkiego, to jest do niczego, nie? Teraz można jeździć, tylko że kurwa oczywiście przed wyjściem jak zwykle fejla zaliczyłem, bo pokazało mi się zamówienie, a zapomniałem je potwierdzić. No i przepisało mi to zamówienie. No i od tamtej pory minęło 20 minut i kolejne już nie wpadło. Nie wiem, teraz pokręcę się po tym Kazimierzu, może coś tu wpadnie za chwilę. W ogóle taki spontaniczny wypad dzisiaj, bo tak siedziałem na przerwie w pracy. Patrzę się, jest jedna godzinka wolna o 17:30. Ale tak sobie myślę,
czy na godzinę, to nie ma sensu. No i... ale klikłem to. Z myślą, że coś się może w obrębie tego tam na jakieś 2-3 godzinki zwolni. No i tak się stało właśnie. Zwolniło mi się. Od 17.30 mam do 20.30. No ale ja tu widzę, że ja pierwszą godzinę to ja przejeżdżę tak for fun. Dałem dupy z tą akceptacją. Kurde. W ogóle miałem baterię nienaładowaną w rowerze. Ładowałem przed wyjściem. To tak, tylko żeby mi na te 3 godziny starczyło. Się chyba naładowało. Ale lampka z przodu nie naładowana. Teraz na kablu jeżdżę, ładuję sobie z baterii od roweru. Nie wiem, czy to najlepszy pomysł. No ale... ale już kij, nie? Na Kazimierzu nic nie wpadło. Wpadniemy na ryneczek. Zrobię kółko po rynku, po plantach przejadę. A nuż widzę, lec tam coś. No, pod takim obciążeniem mam 50 V. Do 43 chyba można jeździć. No dobra, pół godziny minęło. Dzienne zarobki zero. Kurde, myślałem, że jest cieplej. Założyłem sobie rękawiczki bez palców. Już odczuwam tego skutki negatywne. Stunterzy. O, coś wpadło. Chociaż ja dźwięku nie mam. Ze szlaku. Będzie customer pewnie. No oczywiście, że tak. Założyłem sobie te okulary przeciwsłoneczne. Nie wiem na co. Czy sobie jakieś kupić, albo gogle, albo okulary z białymi szkłami. Do takiej nocnej jazdy. W ogóle ubolewam nad jedną rzeczą, że w miejscu, gdzie miałem butelę z moim piciem, jest teraz bateria. W razie przyjęcia delikatnej porcji białka w postaci muchy nie będzie czym tego przepić. A jak mi zacznie ruszać skrzydełkami w gardle, to może się to nie przyjąć. O, Menelao, uważaj, że jak chodzisz na Radzikowskiego. Kurde, jaka trasa. Ale teraz na elektryku to mnie w cycki takie coś nie drze. Gotowe będzie za 13 minut. No, teraz jestem w stanie puścić kierownicę przynajmniej, jak jadę. Bo wtedy miałem problem z utrzymaniem równowagi, trzymając się jedną ręką, tak rzucało tą kierownicą. Miód na meusze. No, ale znacznie lepiej wydzwania. Pięknie. Skądś znam tą piosenkę, melodię. Chyba z komunii. 30 lat temu. Dzięki. Wjechałbym pani w dupę, że tak powiem. Co ja narobiłem? Nie tu miałem jechać. Elegancko mnie załatwili. No, to jest to błoto.
Cóż, a nie, jeszcze jest jakiś przejazd. Kiedyś trzeba uszlić ten rower, ale może jeszcze nie dzisiaj. Jadę dookoła. Biedni piesi nie zdążyli. Ten też dobry. Stanął na środku i uj. Dobra, proszę bardzo, jedno, drugie i to wszystko. Dziękuję bardzo, do widzenia. Kaku mam. Kaku? Globo, no. Dzięki. No i dobra, gotówę trzeba pobrać, 55 zł. Od klienta. Jak ja to pojechałem, no kurwa, patrzcie, debile. No nie, no to jest... Ewidentnie tak nie może być z tym łańcuchem. Ja pierdzielę. Ja mam aż prosto. I w lewo. Za każdym razem mi przeskakuje. Przy każdym ruszaniu, no niedobrze. Ty, no co jest? Dobry, 55 zł będzie. Dziękuję. Jedno. Jeszcze drugi momencik. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo, do widzenia. 25 zł w półtorej godziny. Dzisiaj to jest taki dzień rozjazdowy. Mam nadzieję, że sprawdzę sobie tą spinkę jeszcze w domu. Z to czasem nie ona tak mi tu szwankuje. Bo ja w sumie co ja 2 tygodnie nie jeździłem. No, dobre 2 tygodnie. Trochu nie ogarnię. FM. Mac zestaw. Supreme. Cheeseburger. Two for you. Sauce. Cheeseburger. Nie, nawet szybko to ogarnęli. Sklinujemy to tak, żeby to było dobrze, tą bluzą. Będzie 150% normy. Dobry. Proszę bardzo, jedno. Napój drugi. Dziękuję bardzo. Do widzenia. $490. Na wrocławsko mają nazwę, więc coś się pozmieniało. Kurde, na mapie to tu jeszcze są wykopaliska. Nie ma tych bloków. $53,000, a ja mam $53,000. Co, następny czy wewnątrz? Tu jest jak, dobra. Dzień dobry. Proszę bardzo. Dziękuję, do widzenia.
947. Zróbmy sobie fotkę, wrzućmy ją na fejsa. Nie? Dzień dobry. Tam mamy chyba gotówkę 38. Wydałaś, nie? Super, dziękuję pani pięknie. Dziękuję. Proszę bardzo, do widzenia. Nie no, wynik wyśmienity. 60 zł w 3 godziny. Rekord, kuźwa. Dobra, dobra, okej, dzięki. Dziękuję bardzo. Kurwa macie. Halo, dzień dobry, panie co, kurier Globo z tej strony, ja jestem na miejscu, tylko że nie wiem pod jaki numer podjechać, bo nie podała pani. Dobra, jestem pod... Dobra, to ja jestem na miejscu już. Dziękuję. Bo moment, do tych kabli mam tyle, że... Proszę bardzo, smacznego życzę. Do widzenia. No i dobra, na dzisiaj tyle. 3 godzinki jeździłem. Pierwsze pół godziny w ogóle zmarnowałem. Bo nie zaakceptowałem tego zamówienia, a później czekałem. No, no dobre pół godziny następne. Także w pierwszą godzinę miałem zarobione 17 zł. Teraz mam 72 zł na 3 godziny, to nam wychodzi, już tam liczyłem, 23,60. No, teraz dostałem jeszcze 3,50 na piwku, to można to doliczyć do równego 75, to jest jakoś, no nie jak, to jest 25 na godzinę. To tak, taki kijowy dzień, nie? Rozruchowy. Jutro już wchodzimy na pełnej. Baterię naładuję, zobaczę co z tą spinką. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Ma pani talent. To jutro będzie już znacznie lepsza stawka. Dobra, zabijam plantami na pod dom turysty i na chatę. Do jutra, hello.